No i fajnie. I słuchajcie, być może tak trzeba było od razu. Burmistrz. Nie wiem, czy mnie tutaj widzicie, muszę się tutaj przygotować, przepraszam. Jestem po rozmowie z zarządcą dróg wojewódzkich, z naczelnikiem. Nie pamiętam teraz nazwiska, przedstawiał się. W początku rozmowy nie macie nagranej, ale ten pan stwierdził, że moje starania, które kierowałem do zarządu dróg wojewódzkich, najpierw można byłoby skierować do gminy w Szubinie, która mogłaby partycypować, ciężkie słowo, i jakby tak lobbować, no partycypować, tak, w wykonaniu właśnie tego przejścia, może nie tyle przejścia, ale poprawienia warunków bezpieczeństwa na odcinku, w którym dzieci codziennie przemierzają tą drogę. Miejsce, w którym dzieci przychodzą, jest oddalone ponad 100 metrów od innego przejścia dla pieszych, dlatego jest uzasadnienie, żeby to kolejne przejście też powstało. Może nie tyle przejście, ale tutaj też są, pojawiają się jakieś takie wolne głosy, żeby wykonać jakieś urządzenia przydrożne, które psychologicznie zadziałają, że kierowcy zdejmą nogę z gazu. Czyli na przykład ja bym tutaj widział na przykład sposoby jakiejś tam sygnalizacji świetlnej, pulsujące światło z jakimś znakiem dziecko z lizakiem, czy na przykład poziome pasy takie wibracyjne, gdzie w miarę zbliżania się do miejsca niebezpiecznego te pasy się zagęszczają i samochód wchodzi w rezonans, sprawiając, że kierowca też czuje, że coś się zbliża i też zwalniać zaczyna zwracać uwagę na to, co się dzieje koło niego. Będę teraz w urzędzie miasta Szubin. Zobaczymy, jak pokierują mnie tam w Szubinie. O co chodzi? Pan z Zarządu Dróg Wojewódzkich zaproponował, że koszty, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich nie chce ich ponosić zbytnio, mają naprawdę duże wydatki, jeżeli chodzi o utrzymanie tych dróg w całym województwie, żeby część rzeczy przerzucić na urząd miasta, na gminę Szubin, która mogłaby właśnie wspomóc jakby w zakresie wydatków, a Zarząd Dróg Wojewódzkich prawnie by to wszystko uregulował, nanosząc na wszelkie dokumentacje zmiany w oznakowaniu dróg, które też są niestety wymagane. Także trzeba tutaj trójstronnie działać. Ja zainicjowałem, gmina może troszeczkę tutaj pomagać finansowo, jeżeli oczywiście w budżecie miasta takie coś będzie możliwe do zabezpieczenia. A Zarząd Dróg Wojewódzkich ze swojej strony dopełni wszystkich koniecznych do tego formalności, można to tak nazwać. Trzymajcie kciuki, może się uda. Chciałbym, żeby poprawiło się to bezpieczeństwo. Sam jako dziecko tędy przechodziłem, zawsze były takie sytuacje, gdzie no, był stres przy przechodzeniu tej drogi. W tym momencie samochody są jeszcze szybsze, jest ten ruch coraz większy. Trzeba działać, trzeba zmieniać nasze otoczenie tak, żeby było nam przyjazne. Dziękuję za uwagę. Chciałem to nagrać, żebyście troszeczkę mieli też wgląd w to, co tutaj się dzieje w tej kwestii. A myślę, że takie informacje są dość cenne i trzeba mieć rękę na pulsie. Jeżeli ktoś ma jakieś przebicie, może pomóc w tej sprawie, zapraszam do kontaktu ze mną. Miłego dnia.